Cichopek i Kurzajewski mówili w Polsacie o rozstaniach. Zareagował nawet Hakiel. Niezręczna sytuacja po jednym z ostatnich wydań Halo tu Polsat. Podczas programu prowadzonego przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawił się temat rozstań. Kwestia to w połączeniu z gospodarzami śniadaniówki wywołała nie lada sensację wśród telewidzów. Ci postanowili skomentować całą sytuację w internecie. Nie zabrakło także reakcji od byłego męża aktorki. Temat rozstań w Halo tu Polsat. Program Halo tu Polsat zadebiutował na antenie nieco ponad miesiąc temu. Od tamtej pory zdążył już sobie zaskarbić całkiem sporą liczbę wiernych fanów. Ci chętnie obserwują poczynania prowadzących oraz angażują się w tematy przedstawiane podczas transmisji. W jednym z ostatnich wydań poruszono kwestię rozstań i tworzenia rodziny patchworkowej. Spore zainteresowanie wzbudził jednak nie sam temat, lecz prowadzący, którymi byli Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski. Wszystko ze względu na niedawny rozwód aktorki. W trakcie rozmowy z Jackiem Rozenkiem wyznała ona, że jest pod wrażeniem tego, że można dogadać się mimo zerwania i pojawiających się różnic. To wcale nie jest takie proste, bo do tanga trzeba dwojga, jedna osoba może chcieć, ale może być zła energia po drugiej stronie, wyznała. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozmawiali o zakończonych relacjach. W dalszej części dyskusji poruszono kwestię tego, jak rozstać się w zgodzie. Zaproszona do studia psycholożka Małgorzata Ome w pewnym momencie stwierdziła, że to kobiety zwykle mają większy problem z zakończeniem relacji. Katarzyna Cichopek postanowiła dopytać, czy obserwacja ta ma coś wspólnego z wyższym poziomem empatii wśród osób płci żeńskiej. W tym momencie prowadząca podzieliła się własnymi doświadczeniami związanymi z silnymi emocjami. Ogromny lęk, który jest paraliżujący i stajemy się zamrożeni w jakiejś relacji. A potem wchodzi racjonalizacja, myślimy sobie, no dobra, nie jest tak źle, jeszcze wytrzymam. Lepiej znać swoje gorsze środowisko, niż polować na coś kompletnie nowego. Wyznała. Kadr ukazujący parę gospodarzy dyskutujących na temat prawidłowego zakończenia związku szybko zaczęła krążyć po sieci. Całą sytuację skomentowali m.in. twórcy strony W ogóle Poland. W swoim krótkim wpisie zwrócili na ciekawe zestawienie poruszanej kwestii z obecnością na antenie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Żeście ekipę zmontowali, napisali. Na całą sytuację zareagował Marcin Hakiel. Pod wpisem szybko pojawiła się masa komentarzy od internautów, którzy postanowili wyrazić swoje rozbawienie całą sytuacją. Część z nich stwierdziła nawet, że tuż obok prowadzących pojawić się powinni ich byli partnerzy, Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych wypomnieli także parze gospodarzy to, w jaki sposób sami ogłosili własny związek. Gościem powinien być Hakiel. Ale oni tam są jako goście czy prowadzący? Eksperci, gościem powinna być Smaszcz, piszą obserwatorzy profilu W ogóle Poland. Co ciekawe, kadr z programu wzbudził również zaciekawienie samego byłego męża Katarzyny Cichopek. Marcin Hakiel oraz jego obecna partnerka, Dominika Serowska, postanowili zareagować na całą sytuację. Para nie zdecydowała się włączyć do dyskusji, ale polubili udostępniony na Instagramie post, co szybko wyłapali internauci.